My mamy jak gdyby walkę z epidemią i tutaj mamy dwie takie strategie generalne. Pierwsza strategia to jest chińska, druga strategia to jest szwedzka. Szwedzka, tak jak wiecie, poza szkołami wyższymi, uczelniami, wszystko jest otwarte, funkcjonuje. Druga strategia chińska, zamknięte cała część kraju, nie cały, tylko cała część kraju, wojsko na ulicach, nikt nie wychodzi. I teraz tak, jak do tego się odnieść? Do tego się odnoszą jak gdyby wszystkie wytyczne dotyczące, jak my mamy się zachowywać. Nam jest bliżej do tej strategii chińskiej niż szwedzkiej, a to wynika tylko i wyłącznie z tego, że ponieważ mamy olbrzymie niedobory, jeśli chodzi o służbę zdrowia i nie bylibyśmy w stanie zapanować nad dużą ilością zachorowań. Stąd też przyjęty taki model zachowania. Na razie wydawało się, że my nad tym panujemy. Teraz się okazuje, że wchodzimy w ten okres dramatycznego wzrostu liczby zachorowań, w tym ciężkich zachorowań, które wymagają hospitalizacji. I teraz odnosi się do tego, wprowadziliśmy już bardzo wiele zaostrzeń i to mimo to nad tym wirusem, nad tą epidemią nie panujemy i prawdopodobnie nie zapanujemy, ponieważ wszystkie takie dane epidemiologiczne wskazują, że 60-80% populacji w ciągu około pół roku zachoruje na tego wirusa. Stąd też jak gdyby nasze działania mają jak gdyby tylko spowolnić szybkość zachorowań, żebyśmy byli w stanie tych pacjentów w ciężkim stanie, którzy trafią do szpitala, byli w stanie wyleczyć, żebyśmy nie byli w takiej sytuacji jak Hiszpanie czy Włosi, że muszą wybierać, kogo leczyć, kogo nie leczyć, kogo można podłączyć pod respirator, kogo nie. I teraz a propos Pani pytania. Dotychczasowe wytyczne konsultantów krajowych, jak WHO dotyczyły środków ochrony indywidualnej jako dedykowanych tylko dla pracowników służby zdrowia. Czyli lekarze leczący chorych na wirusa tego COVID-19, no tam był dużo większy reżim sanitarny, w mniejszym stopniu dotyczył to placówek ambulatoryjnych czy podstawowej opieki zdrowotnej, w której ja funkcjonuję, gdzie my, jak gdyby wiecie Państwo, zamknęliśmy poradnie, mamy teleporady, wprowadzamy pacjentów tylko pojedynczo na godzinę. I teraz tak, okazuje się, że te działania nie są do końca skuteczne, stąd też jak gdyby sugestie, żebyśmy my wszyscy nosili maseczki i rękawiczki. Prawdopodobnie to, że to nie jest do tej pory wprowadzone, wynika z tego, że mamy olbrzymie niedobory maseczek i rękawiczek i jeśli byśmy wszyscy musieli je nosić, to by się nagle okazało, że dla tych najbardziej zagrożonych, czyli lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, tych środków by po prostu zabrakło. Czyli jak gdyby byśmy byli skazani na to, że ten personel pójdzie do kwarantanny i nie będzie miał kto nas leczyć. Z drugiej strony jednak epidemia się rozwija. Coś z tym fantem trzeba zrobić. I teraz jakie tu są pomysły? Pomysły, że nosimy rękawiczki na co dzień są, że tak powiem, dla mnie bałamutne z tego względu, że wychodzimy w różne miejsca, dotykamy różnych miejsc, potem dotykamy kierownicy w samochodzie, dotykamy swoich ubrań i tak dalej, czy jak gdyby jesteśmy w stanie na tych powierzchniach przenieść wirusa, a wiadomo, że wirus na powierzchni plastiku czy metalu może się utrzymać przez kilka dni, co prawda jest dużo mniej zakaźny niż drogą kropelkową, ale jednak. Stąd też, jeśli chodzi o rękawiczki, to wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem, że rękawiczki są na przykład w sklepie i w sklepie wchodzimy, zakładamy rękawiczki, wychodzimy ze sklepu, zdejmujemy, wyrzucamy te rękawiczki i dalej funkcjonujemy jak gdyby, jak przychodzimy do domu, myjemy ręce wodą z mydłem, do ten szał z środkami odkażającymi, no to wszyscy już to przeżyliśmy. W każdym razie woda z mydłem najważniejsza. Jeśli chodzi o maseczki, ważniejszą sprawą jest odstęp między osobami, czyli przyjmuje się, że ten odstęp bezpieczny to jest odstęp 2 metrów. Jak gdyby maseczka ma umożliwić nam skrócenie tego odstępu, ponieważ no, żyjemy w przestrzeni publicznej, przechodzimy obok siebie, a ponieważ niestety jesteśmy teraz w takiej sytuacji epidemiologicznej, że liczba zachorowań, która jest około 3000, to trzeba przemnożyć przez 3 do 5 razy, żeby przyjąć liczbę chorujących, może inaczej zakażonych.
Bo to, co mamy w testach, to mamy w zasadzie testujemy tylko pacjentów, którzy są z dużym podejrzeniem koronawirusa, a pacjenci, którzy są skąpo albo bezobjawowi, są niediagnozowani, oni krążą w społeczeństwie i jak gdyby zakażają nas tutaj dookoła. Czyli to nie są już te osoby, które przyjechały z zagranicy czy z tak zwanych terenów, gdzie ta epidemia występuje, tylko oni są tutaj na miejscu i zakażają nas wzajemnie. Stąd też maseczka. Taka zwykła chirurgiczna, która jak gdyby zmniejsza nam powiedzmy do 20% możliwość zakażenia, to nie da się tego tak przeliczyć, ale jak gdyby to są różne te typy maseczek, trzy takie gradacje, zwykłe chirurgiczne i maseczki powiedzmy te już bardziej specjalistyczne, FFP2, FFP3, które jak gdyby są bardziej szczelne, mają te filtry i jak gdyby dają nam większą pewność, że nie będziemy zakażeni. Z tym, że czy to nam wszystkim powiedzmy zwykłym szarym ludziom, którzy funkcjonują w przestrzeni publicznej, jest to potrzebne. Wiem, że powiedzmy politycy i że tak powiem, nasi włodarze są dobrze zaopatrzeni w maseczki, ale ja takich maseczek FFP2 albo FFP3 nie mam możliwości zakupienia i dla mnie to jest po prostu szczytem możliwości zakupienie maseczek chirurgicznych czy zwykłych fartuchów jednorazowych. Przyłbice kupiłem ostatnio rzutem na taśmę, czyli jak gdyby jeśli my teraz będziemy zalecać wszystkim pacjentom, przepraszam, takie moje zawodowe, wszystkim ludziom noszenie maseczek, to się okaże, że ja w poradni nie będę w stanie takich maseczek kupić. Ale wiele osób, no, wychodzi z założenia, że sobie uszyje taką maseczkę. No to bardziej podnosi nasze samopoczucie niż, że tak powiem, działa to, no może inaczej. Troszeczkę ograniczamy ten aerozol, który wydzielamy. Czyli jeśli jesteśmy chorzy, to w pewnym stopniu jakieś to zabezpieczenie jest, no i to jest tyle. Czyli co, rękawiczek tak po prostu, jak wychodzimy z domu, no nie Myślę, warto rękawiczek na co zakładać. dzień to chyba nie ma sensu. Rękawiczki w sklepie to jest dobry pomysł. Tylko nie wiem, powiedzmy, duże sklepy wielkopowierzchniowe takie rękawiczki do tej pory zawsze miały. Pakowanie, powiedzmy, produktów typu pieczywo, woreczki jak najbardziej tak, ale w małych sklepach to już może być problem. Czyli jak gdyby wchodzimy do sklepu, zakładamy rękawiczki, robimy zakupy, potem te rękawiczki zdejmujemy. To jest pomysł okej, tak. Maseczki szyte dla, powiedzmy, zwykłych zjadaczy chleba i są jakimś rozwiązaniem, ale jak gdyby jeśli masowo zaczniemy kupować maseczki chirurgiczne, no to po prostu dla lekarzy, ratowników czy dla pielęgniarek tego zabraknie.